Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i witam na kanale Dawki Grozy. Razem z autorem R. G. Sawickim prezentujemy opowiadania z gatunku horroru, które wcześniej nie były nigdzie publikowane. Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które z powodu dawek grozy zawsze czekają na pełnię księżyca. Specjalnie dla Was mamy dwie wiadomości. Tradycyjnie dobrą i złą. Ogłosimy je na koniec odcinka, więc słuchajcie do końca. A teraz przechodzimy do opowiadania. Południca. Patrzę na lewą kieszeń moich spodni i aż robi mi się słabo. Widzę w niej wypukłość, czy tylko mi się wydaje? Nie mogę przyjrzeć się dokładniej, bo muszę patrzeć na drogę. Nie wymacam tego ręką, bo nie powinienem. Spytacie, dlaczego? I tak mi nie uwierzycie, ale co tam? Może mój przypadek zadziała komuś na wyobraźnię i uchroni od podobnych przeżyć? Nazywam się Michał Głowacki, a ta historia zaczęła się dziś, z samego rana. Jechałem z Lublina drogą ekspresową S17. Moim celem była miejscowość Grajewo, znajdująca się na Podlasiu, niedaleko granicy z warmińsko-mazurskim. Zamierzałem odwiedzić nowo otwartą wystawę Wieś Polska w dawnych czasach. Znajdowałem się akurat przed Garwolinem, kiedy znowu trafił mnie szlak. Zakląłem tak brzydko, że cieszę się, że nie wiozłem pasażerów, którzy by to usłyszeli. Wkurzyłem się dlatego, że przypomniałem sobie kłótnię z moją dziewczyną. To było zaraz przed wyjazdem. Po przebudzeniu się zacząłem znosić plecaki i prowiant. Ona dalej spała. Nie miałem serca jej budzić. Sprawdziłem stan oleju w samochodzie, dolałem płynu do chłodnicy i nogą sprawdziłem stan powietrza w oponach. Mimo szalenie wczesnej pory słońce już świeciło, więc przeparkowałem auto tak, żeby stało w cieniu. Robiło się gorąco. Choć jeśli się nad tym zastanowić, gorąco było już w nocy, więc teraz będzie tylko gorzej. Wróciłem na czwarte piętro, do mieszkania. Kamila wciąż spała, albo udawała. Wyglądała tak rozkosznie. I to pomimo, że nie była już taka szczupła, jak 3 lata temu, kiedy się poznaliśmy. Oczywiście jej tego nie wypominałem. Tym bardziej, że ja sam trochę się zaniedbałem. Takie drobnostki nie miały dla nas znaczenia. Było mi z nią bardzo dobrze. To znaczy poza chwilami, kiedy działała mi na nerwy. Znajdowałem się w świetnym nastroju i nie podejrzewałem, że za chwilę wszystko się popsuje. Poszedłem do kuchni zrobić śniadanie i kawę. Zjadłem 2 kanapki z jajkiem i zagryzłem ogórkiem. To samo naszykowałem dla niej i zostawiłem na stole. Z kubkiem kawy rozpuszczalnej wróciłem do pokoju i usiadłem na brzegu łóżka. Kamila leżała odkryta. Pogładziłem ją po ramieniu. Przeciągnęła się. Wiedziałem, że coś jest nie tak, bo nie patrzyła mi w oczy. Zrujnowała mi humor w zasadzie od pierwszej wymiany zdań.
Powiedziałem, że śniadanie już czeka, a ona zapytała, co tak wcześnie? Skoczyło mi ciśnienie. W swoim stylu bezczelnie udawała, że nie wie, jakie mamy plany. Kiedy chrząknąłem, zaproponowała wyjazd nad Zalew Zemborzycki. Tego było zbyt wiele. Podniosłem głos, a potem ona krzyknęła na mnie. Nie zrozumcie mnie źle. Postawcie się w mojej sytuacji. Planowaliśmy to od dawna i ona wiedziała, jak bardzo zależy mi na tym, żeby zobaczyć tę wystawę. Nad ten cholerny zalew mogliśmy pojechać każdego dnia. Ale do Grajewa tylko w niedzielę. Pracowałem 6 dni w tygodniu, między innymi, żeby finansować jej zachcianki. A jej nie chciało się ruszyć dupy. Lubią podróżować i zwiedzać różne muzea. Wiem, że większości ludzi wydaje się to nudne, ale dla mnie nudne było to, co ona zawsze robiła nad wodą. Jeszcze żeby wchodziła ze mną popływać. Ale gdzie tam? Tylko leżała plackiem na słońcu i hodowała czerniaka. Najbardziej zabolało mnie to, że nie miała odwagi powiedzieć mi tego wczoraj. Owszem, nie byłbym zadowolony, ale w końcu bym się z nią zgodził. To przecież ponad 4 godziny jazdy w jedną stronę, w upale, bez klimatyzacji. Dałbym się przekonać, ale ona wolała postawić mnie przed faktem dokonanym. Czekała, aż zacznę jej przypominać o planach, a potem zarzuciła mnie oskarżeniami, że narażam ją na niewygody. Przy tym nie patrzyła mi w oczy, bo wiedziała, że to ja mam rację. Ostatecznie, jak już wiecie, trafił mnie szlak i postanowiłem wyruszyć sam. Kiedy wychodziłem z mieszkania, płakała i krzyczała za mną, że jednak chce jechać, ale ja miałem jej dość. Wychodziłem tak szybko, że nie wziąłem nawet dodatkowych butelek wody. Potem wracały napady gniewu i kląłem w samochodzie. Kilka razy. Na szczęście, kiedy minąłem Garwolin, zacząłem się uspokajać. Niech ona sobie spędzi czas nad Zalewem Zemborzyckim, tak jak chciała. Będzie się tłukła w upał w pełnym ludzi autobusie, a ja tymczasem jechałem z łokciem wystawionym przez szybę i odzyskiwałem wewnętrzną równowagę. Ostatecznie postanowiłem, że przestanę myśleć o kłótni. Skupiłem się na tym, jaką przyjemność sprawia mi prowadzenie samochodu. Na moich ustach znowu pojawił się uśmiech. Zaczęło się, kiedy miałem za sobą połowę drogi. SMS-y. Jeśli mieliśmy poważny lub nieprzyjemny temat, Kamila zawsze je wysyłała. Tak, jakby bała się rozmawiać głosem. Ze mnie na szczęście uleciała już cała złość, ale wiedziałem, że gdybym podjął temat, mogłaby powrócić. Co więcej, nadal nie chciałem z nią rozmawiać. Musiałem od niej odpocząć. Żałowałem, że nie uruchomiłem trybu samolotowego, bo wiadomości wciąż napływały i przeszkadzały mi w korzystaniu z nawigacji. Uznałem, że krótki postój dobrze mi zrobi. Wrzuciłem kierunkowskaz, zwolniłem do 20 km na godzinę, a po chwili zatrzymałem się zupełnie. Zaparkowałem na poboczu w ten sposób, że lewymi kołami wciąż stałem na jezdni. Włączyłem światło awaryjne, bardziej dla zasady, ponieważ droga była prosta, a widoczność dobra. No i od ładnych 10 minut nie widziałem żadnego samochodu. Z jednej strony wydawało mi się to dziwne, ale z drugiej mieliśmy niedzielę i nie jechałem już ekspresówką. Wyszedłem z auta i przeciągnąłem się. Wiedziałem, że długo tu nie zabawię. Po obu stronach jezdni miałem nieużytki. Brak drzew, zero cienia. Przede mną ciągnął się długi odcinek prostej drogi. Kiedy patrzyłem w dal,
Rozgrzane powietrze falowało, tworząc miraż. Wyglądało to jak kałuże rozlane po asfalcie. Spojrzałem na mapę w telefonie. Znajdowałem się na drodze krajowej 50. Prześledziłem całą trasę do Grajewa, zapamiętałem zakręty. Nie było ich dużo. A następnie wyjąłem baterię. Postanowiłem, że zrobię sobie detoks nie tylko od Kamili, ale i od smartfona. Potem wróciłem do auta i ruszyłem najszybciej, jak mogłem. Musiałem poczuć wiatr z otwartych okien. Do celu dotarłem przed południem. Nie wiedziałem dokładnie o której, bo zegarka nie nosiłem, a telefon poszedł w odstawkę. I czułem się z tym świetnie. Wystawa, którą chciałem odwiedzić, znajdowała się w połowie drogi między wsią Popowo a Grajewem. Generalnie okolica była słabo zaludniona. Wieś, którą minąłem, nie mogła mieć więcej niż 400 mieszkańców. A w samym Grajewie żyło tylu ludzi, co na mojej dzielnicy w Lublinie. Dostrzegłem parking gruntowy. Postawiłem moje auto obok Poloneza. Był tak wiekowy, że przy nim moje BMW z 96 roku, które dostałem po ojcu, wyglądało jak nówka. Przez tę spiekotę kurzyło się niemiłosiernie. I zanim wysiadłem, musiałem odczekać, aż opadnie pył. Oprócz tych dwóch wymienionych aut, parking świecił pustkami. Budynek wystawy stał nieopodal. Trochę przypominał hangar, albo naprawdę dużą szopę. Ucieszyłem się na myśl, że znajdę w nim wiele eksponatów. Zanim zdecydowałem się wejść do środka, rozejrzałem się. Było pusto. Tylko szosa świadczyła o tym, że jestem blisko cywilizacji. Za podłużną szopą, hangarem i parkingiem rozciągały się pola uprawne. Nie dostrzegłem na nich ani jednego człowieka, ciągnika albo traktora. Gdyby kłosy pszenicy zamienić na piasek, miałbym przed sobą Saharę. Najgorsze nie było słońce, ale całkowity brak wiatru. Już miałem wchodzić do środka, kiedy ujrzałem jakiś kształt właśnie tam, gdzie przed chwilą patrzyłem. To była młoda dziewczyna. Pomyślałem, że jest szalona, skoro łazi po polu w taką pogodę. Ale zaraz dostrzegłem, że tam, gdzie się znajduje, zboża falują. Ja nadal nie czułem wiatru. Wyglądało na to, że te kilkadziesiąt kroków ode mnie jest jakiś przewiew. Odwróciła się w moją stronę. Trochę się speszyłem. Nie chciałem, żeby uznała, że się gapię, więc wszedłem na wystawę. Znalazłem się w korytarzu i jednocześnie zauważyłem kilka rzeczy. Dach zrobiono z desek. Promienie słoneczne przedostawały się między szparami i prześwietlały zawieszone w powietrzu drobinki kurzu. Wyglądało to całkiem ładnie. Do tego pachniało drewnem i słomą. Przed sobą miałem wejście na główną salę, która z mojej perspektywy wyglądała dosyć ubogo. Z lewej miałem biurko z tabliczką sprzedaż biletów, a za nim puste krzesło. Z prawej mieścił się jakiś pokój. Drzwi zostały uchylone, ale na nich widniała informacja pomieszczenie socjalne i symbol oznaczający zakaz wstępu. Od początku słyszałem też śpiew, a teraz mogłem dokładniej wsłuchać się w słowa. Idzie dalej, wciąż dalej, gdzieś na chwilę przystanie baba, świecę tam pali, chłopskie tam umieranie.
ptaki w jej warkoczach drzemią, gdy spęka na słońcem ziemia. Zwrotka urwała się w połowie, a mnie przeszły ciarki. Z pomieszczenia socjalnego wyszedł mężczyzna, na oko 30-paroletni. Przywitał mnie i nabrałem pewności, że to on śpiewał. Chciałbym zobaczyć wystawę, ale nie ma osoby, która sprzedaje bilety. Powiedziałem z nadzieją, że rozmawiam z kustoszem. Facet wzruszył ramionami. Niestety, powiedział. Wystawa nieczynna. Co pan mówi? Przejechałem prawie 350 kilometrów. Po jego oczach widziałem, że jest mu przykro. Wyjaśnił mi, że jest woźnym i nic nie poradzi. Jako alternatywę zaproponował wizytę w Muzeum Mleka przy ulicy Konstytucji 3 Maja albo w Grajewskiej Izbie Historycznej przy ulicy Ełckiej. Potem znowu wzruszył ramionami i zrobił naprawdę smutną minę. Szkoda, że pan nie sprawdził w internecie przed wyruszeniem w drogę, dodał. Zamieściliśmy stosowną informację. Rzeczywiście, tego nie zrobiłem. Mogłem być zły tylko na siebie. Rozważałem różne opcje. Iść do tych muzeów, które mi polecił? A może zaszyć się gdzieś w lokalnym barze, zjeść coś i wypić lemoniadę? Naprawdę czułem się zawiedziony. Spojrzałem w stronę sali wystawowej. Woźny to zauważył i powiedział, że jeśli chcę, to mogę się przejść. Dodał tylko, że nie mam co liczyć na jakieś ciekawe eksponaty. Postanowiłem skorzystać z tej propozycji. W końcu przyjechałem tu na wystawę. Będę się czuł lepiej, jeśli zobaczę choć kawałek, nawet jeśli jest wybrakowana. I rzeczywiście, główna sala okazała się rozczarowaniem. Większość stanowisk składało się z tabliczki z opisem i pustego miejsca na eksponat. Przykładowo widziałem napis Socha dwupolicowa i mniejszą czcionką informację, co to było i do czego służyło, ale nie mogłem tego urządzenia zobaczyć. Na 40 stanowisk tylko dwa były kompletne. Ekspozycja Leśna Bimbrownia oraz Drewniana Kapliczka Słupowa. Nie żałowałem, że zobaczyłem przynajmniej te dwa eksponaty. Kapliczka. Choć przedstawiała wizerunek Jezusa, skojarzyła mi się z dawnymi słowiańskimi wierzeniami. Właściwie, co się stało, że wystawa nie doszła do skutku? Wychodząc, zagaiłem do woźnego. Mężczyzna odstawił miotłę, którą trzymał chyba bardziej z nudów niż z konieczności, i opowiedział mi niewesołą historię. Inicjatorką wystawy była niejaka Weronika Perkowska. Od dawna interesowała się podlaską wsią. Pisała na ten temat pracę magisterską i działała w organizacji pozarządowej, której celem było stworzenie tej właśnie wystawy. Tylko dzięki Weronice udało się zdobyć dotację, zebrać eksponaty i wybudować ten stylizowany na ogromną szopę obiekt. Uroczyste otwarcie wystawy miało się zbiec z innym ważnym dla Weroniki wydarzeniem. Wychodziła za mąż. Oba jej marzenia miały się spełnić w tym samym miesiącu. Niestety wydarzyła się tragedia. Pijany kierowca potrącił ją, kiedy wracała do domu rowerem. Wszystko zależało od niej. Organizacja transportu eksponatów, wystawienie ich, a nawet sprzedaż biletów. Popatrzyłem na puste krzesło. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, oślepiło mnie słońce. W szopie też było gorąco, ale tam przynajmniej panował przyjemny półmrok. Zrobiło mi się niedobrze na myśl o wchodzeniu do nagrzanego samochodu. Kiedy mój wzrok przyzwyczaił się do światła,
Znów zobaczyłem tamtą dziewczynę. Tym razem stała o wiele bliżej, na skraju pola, i mogłem się jej przyjrzeć. Była ubrana dużo mądrzej ode mnie, bo na biało. Moja czarna koszulka niestety nie pomagała w taką pogodę. Dziewczyna przewiesiła sobie przez ramię wiklinowy kosz z owocami, a w dłoniach coś trzymała. To była mała, słodziutka mysz polna. Nieznajoma wskazała zachęcająco na owoce. Pomyślałem, że grzechem byłoby odmówić. Tym bardziej, że od dawna nie piłem wody, a jabłka wyglądały na soczyste. Zbliżyłem się i uśmiechnąłem do niej. Odpowiedziała oszczędnym uśmiechem, samymi ustami. Przyznam, że bardzo spodobały mi się jej blond włosy. Nosiła długi warkocz, a na głowie miała wianek z fioletowych i białych kwiatów. Kiedy byłem tuż przed nią, odwróciła się do mnie plecami i zaczęła iść. Nie mogłem się powstrzymać i spojrzałem na jej figurę. Gdyby moja Kamila uprawiała jakiś sport, albo lepiej się odżywiała, mogłaby wyglądać podobnie. Rozmarzyłem się. Tajemnicza dziewczyna oddalała się, a ja nie wiedziałem, czy za nią iść, czy nie. Ale zatrzymała się i ewidentnie na mnie czekała. Ruszyłem. Prowadziła mnie do jakiegoś zacienionego miejsca, gdzie poczęstuje mnie owocami, a ja zabawię ją rozmową? Tak wtedy myślałem, ale jakbym miał więcej rozumu w głowie, wiedziałbym, że prowadzi mnie w szczere pole. Szedłem za nią dobrych parę minut. Kłosy zboża falowały dookoła nas, ale nie czułem wiatru. Słońce piekło bezlitośnie, a ja miałem wrażenie, że tonę w gorącu i nie mogę oddychać. Stój! Krzyknąłem wreszcie. Odwróciła się. Miała czerwone oczy. Owoce w koszu wyglądały na zgniłe. Wszystkie, co do jednego. Wianek sprawiał wrażenie zasuszonego. Kręciło mi się w głowie i miałem omamy? Zrobiłem krok w jej kierunku, a ona znów pokazała mi plecy. Spojrzałem na jej warkocz i mógłbym przysiąc, że coś się w środku rusza. Osunąłem się na ziemię. To, co stało się potem, musiało być koszmarem. Pochylała się nade mną. Ta tajemnicza dziewczyna. Miała sine wory pod oczami. Otworzyła usta i zobaczyłem żelazne zęby. Z pomiędzy nich wysunął się długi, krwisto-czerwony jęzor. Mysz, którą nadal trzymała w dłoniach, była martwa. Toczyły ją robaki. Gnieździły się też w warkoczu dziewczyny i, jak sądzę, łaziły jej po całej głowie. Wianek odpadł zupełnie, a wiklinowy kosz stał obok niej. Pusty. Ona sama stała się koścista, jak umarlak. A potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znów wyglądała jak człowiek. Spytała, czy wszystko ze mną w porządku. Miała piękny głos. Poczęstowała mnie jabłkiem. Wyglądało na soczyste, ale było dziwne w dotyku. Spojrzałem znowu na dziewczynę. Te sine wory pod oczami nie dawały mi spokoju. Odłożyłem jabłko na miejsce. Tego, co działo się potem, nie pamiętam już tak dokładnie. Ona zaproponowała mi pocałunek. Mimo, że miałem ochotę, coś mówiło mi, że lepiej tego nie robić. Powiedziałem jej, że nie, mam dziewczynę. Wtedy ona zaznaczyła, że przecież się z nią pokłóciłem. Nie miałem pojęcia, skąd o tym wiedziała. Wyjaśniłem jej, że mimo sprzeczki nie zerwaliśmy ze sobą. Dlaczego od niej nie odejdziesz? Namawiała mnie.
Sam musiałem się nad tym zastanowić. Mogłem mieć lepszą i w takich chwilach miałem ochotę zostawić Kamilę. Ale ja ją kochałem, naprawdę. Nie mogłem z nią zerwać, mimo że tak mnie wkurzała. Bo jestem bardzo cierpliwy, odpowiedziałem, a potem odpłynąłem. Nawiedził mnie najgorszy koszmar w moim życiu. Tajemnicza dziewczyna z upiornie czerwonymi oczyma i cała w robactwie otworzyła usta. Uczyniła to o wiele szerzej niż pozwalały na to ludzkie możliwości anatomiczne. Wysunęła długi i spiczasty język w moim kierunku. Jego koniuszek zatrzymał się o centymetr od mojej twarzy. Ściekała z niego jakaś czarno-czerwona, granulasta maś. Uderzył mnie odór tak silny, że aż zmrużyłem oczy. Nie wymiotowałem tylko dlatego, że wiedziałem, że śnię. To musiał być sen. Zaraz potem zjawa wysunęła zęby i niespiesznym ruchem odgryzła sobie ten język. Wzięła go do ręki i wsadziła mi do kieszeni. Chciałem krzyczeć, ale czułem, jakby położono mi na piersiach 100-kilową sztangę. Zapytała, czy chcę żyć, na co ja pokiwałem głową. Mimo odgryzionego języka mówiła do mnie normalnie. A może słyszałem słowa w mojej głowie, a ona tylko bezdźwięcznie poruszała obrzydliwym otworem? Powiedziała, że aby żyć, muszę jej udowodnić, że jestem cierpliwy. Zakazała mi wkładać rękę do kieszeni, dopóki nie dojadę do domu. Kiedy wrócę, obiecywała mi, makabryczna pamiątka zniknie i zostanie po niej tylko zły sen. Leżałem w kanciapie u woźnego. Dał mi do picia coś obrzydliwego. Powiedział, że to słona woda. Według jego słów poszedłem jak ostatni bryndzel na pole w samo południe i dostałem udaru. Bryndzel, jak mi wyjaśnił, oznaczało idiotę. Miał sporo racji. Było mi tak słabo, że miałem mroczki przed oczami. Do tego chciało mi się wymiotować. Z tego, co mówił woźny, miałem stan podgorączkowy i bladą twarz. Musiałem powoli przyjmować płyny, żeby uzupełnić wodę i elektrolity. Opowiedziałem mu o tajemniczej dziewczynie. Mógł uznać mnie za chorego na umyśle. Teraz jednak było mi wszystko jedno. Chciałem z kimś pogadać, żeby przestać myśleć o tym, jak bardzo boli mnie głowa i jak bardzo mnie mdli. Mężczyzna początkowo popatrzył na mnie jak na kretyna, ale potem się zląkł. Starzy gadają, wsparł się na niedołącznej miotle, że kto wyjdzie w pole w południe, musi się liczyć ze spotkaniem upiora. Duch czasem przypieka nieszczęśnika rozgrzanym do czerwoności sierpem, a czasem uwodzi go i tańczy z nim, aż ten wyzionie ducha. Niektórym zadaje zagadki, innym wyznacza jakieś zadania. Teraz chciałem ciszy. Głowa bolała mnie jeszcze bardziej, kiedy musiałem słuchać. Na szczęście woźny trafnie zinterpretował grymas na mojej twarzy i zostawił mnie samego. Przeleżałem u niego kilka godzin. Zajął się mną i mówiąc szczerze, uratował mi życie. Przeżyłem udar słoneczny i powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Kiedy odzyskałem trochę sił, poprosiłem go o prowiant i wodę. Przygotował wszystko. Nie chciał przyjąć pieniędzy. Mówił, że mnie przenocuje, ale ja chciałem już wracać. Pod wieczór ochłodziło się i czułem, że mogę ruszać w trasę.
Jeśli zrobiłoby mi się słabo, obiecałem sobie, że zatrzymam się w jakiejś zatoczce i prześpię się do rana. Pożegnałem człowieka, który uratował mi życie, i udałem się do auta. Jeszcze przed odpaleniem silnika włożyłem baterię do telefonu i zadzwoniłem do Kamili. Pogodziliśmy się. Mówiła mi, że nie chciała jechać do Grajewa, bo kiedy sprawdzała tę miejscowość w mapach Google'a, pojawiało się zdjęcie cmentarza. Kamila była przesądna. Nie uważałem jednak, żeby to był główny powód jej zachowania. Mimo wszystko postanowiłem odpuścić. Zamierzałem wrócić cały i zdrowy i zasnąć w jej objęciach. I jadę teraz drogą krajową 50. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, a w lewej kieszeni spodni czuję jakiś twardy i jednocześnie giętki obiekt. Czy to coś się porusza? A może tylko mi się wydaje? Nie jestem człowiekiem cierpliwym. Nie wytrzymam tak długo. Muszę wsunąć rękę. Muszę się upewnić, że to, co mi się przytrafiło, to były tylko halucynacje. Nazywam się Michał Głowacki. Nie polecam wychodzenia na upał bez nakrycia głowy i zapasu wody. A teraz żegnam się z wami i odrywam jedną dłoń od kierownicy. Zamierzam sprawdzić, co mam w kieszeni. Na razie jeszcze tego nie robię. Powstrzymuje mnie silny niepokój. Ale ile wytrzymam? Cytat pochodzi z fragmentu piosenki autorstwa Kazimierza Grześkowiaka W południe. Opowiadanie, jakie właśnie wysłuchaliście, to fikcja literacka, a jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie do kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. A teraz ogłoszenie dla naszych stałych słuchaczy. Zła wiadomość jest taka, że nie będziemy już wypuszczali odcinka w każdą pełnię. Zamierzamy to robić rzadziej. Dobra wiadomość jest taka, że będziemy mieli więcej czasu na dopracowanie wszystkiego. Możecie się więc spodziewać treści nieco dłuższych i lepiej zaserwowanych. Skąd ta zmiana? Jednym z powodów jest to, że chcemy rozwijać swoje umiejętności, a do tego potrzeba więcej czasu. W dawkach grozy działają ludzie, którzy mają pracę, rodziny i różne hobby, nie tylko horrory. Przy publikowaniu co miesiąc starcza nam czasu jedynie na napisanie, nagranie i montaż, a niekoniecznie na poprawki i szlifowanie umiejętności. Jest tylko niekończąca się produkcja, chroniczny brak snu, wszechogarniająca ciemność, graniczące z szaleństwem zmęczenie, otarcie na skórze od łańcuchów, którymi przykuto nas w tej ciemnej piwnicy, żebyśmy bez ustanku tworzyli nowe dawki, grozy. O ile w najbliższą pełnię księżyca się nie spotkamy, to zaglądajcie co pewien czas na kanał, ponieważ w przygotowaniu są już kolejne dwa opowiadania. Jeżeli chcecie się skontaktować z nami osobiście, napiszcie do naszego pisarza na rg.sawicki@gmail.com. On na pewno przekaże wiadomość reszcie zespołu. Pisząc na ten mail, możecie też prosić o indywidualne powiadomienie w momencie, kiedy pojawi się nowy odcinek. Z przyjemnością damy wam znać. A tymczasem życzymy wam spokojnych snów i cierpliwości w oczekiwaniu na kolejny odcinek.